Robert Lewandowski publicznie upomniał się w mediach o powołanie na najbliższe mecze reprezentacji, w tym Polska-Anglia na Stadionie Narodowym, o powołanie dla Sławomira Peszki, który w kadrze nie gra od czasu incydentów w Kolonii, wyrzucony jeszcze przez Franciszka Smudę. Ja osobiście uważam, że Lewandowski jako lider reprezentacji, zawodnik, który strzela tak ważne gole jak ten w Lidze Mistrzów z Ajaxem, ma prawo publicznie zastanawiać się, w jakim ustawieniu jego kadra grałaby lepiej. Ze mną Robert Błoński, dziennikarz Gazety Sport.pl. Jak ty oceniasz te słowa Roberta Lewandowskiego i czy w ogóle reprezentacja potrzebuje kogoś takiego jak Sławomir Peszko? Ja też nie mam nic przeciwko temu, żeby czołowi piłkarze reprezentacji wypowiadali się w ten sposób. Robert zrobił to, myślę, normalnie, taktownie. No, zapytał go dziennikarz o powołanie Sławomira Peszki i Lewandowski powiedział, że ktoś taki jak on przydałby się reprezentacji i absolutnie ja nie widzę w tym nic złego. To nie jest powiedzenie, panie trenerze Fornalik, ja Robert Lewandowski każę panu powołać Sławomira Peszkę do reprezentacji, bo jest moim kumplem z Lecha Poznań. Nie, absolutnie nie. Robert zrobił to taktownie i naprawdę nie można teraz się czepiać każdego słowa. Bo właśnie już spadła na niego krytyka, że to Robert już wysyła powołania niemalże na kadrę. Nie wysyła powołań, bo kto w ubiegłym tygodniu przeczytał wywiad z Waldemarem Fornalikiem w Gazecie Wyborczej na sport.pl, to doskonale wie, że w ten weekend jego asystent Marek Wleciałowski leci do Anglii, między innymi po to, żeby się spotkać ze Sławomirem Peszko, obejrzeć jego mecz. Może obejrzy mecz Tomasza Kuszczaka, może Tomasza Cywkę, może Radosława Majewskiego, ale jedzie tam przede wszystkim do Sławomira Peszki, który gra w Wolverhampton, który zaliczył w tym sezonie już 4 asysty, który formę sportową ma na razie dobrą, który powiedział w jednym z wywiadów, że na mecz reprezentacji i po powołaniu przez Waldemara Fornalika może przyjść z Anglii nawet na piechotę, byle tylko dostać szansę i odpokutować wszystkie winy i udowodnić coś poprzedniemu selekcjonerowi. Do tego dochodzi kontuzja Macieja Rybusa, drugiego lewoskrzydłowego reprezentacji, który prawdopodobnie grałby z Anglią. Wiadomo, uraz wyeliminował go z początku eliminacji, a skrzydłowy Tereka Grozny był w wyśmienitej formie i to on był numerem jeden, dlatego nie było miejsca dla Peszki. W bardzo słabej formie jest Kamil Grosicki, który stracił miejsce w Sivasporze. Nawet na ławce nie siada. Nie gra na tym. Podobna jest sytuacja z Adrianem Mierzejewskim, który teoretycznie może grać na lewej stronie w Trabzonsporze, też się nie podnosi z ławki rezerwowych, też bywa na trybunach. Nie wiadomo wciąż, co z Ludowikiem Obraniakiem, który ewentualnie może zagrać. I tak powoli to źródełko tych lewoskrzydłowych wysycha. Obraniak nie wiadomo, czy będzie mógł zagrać z Anglią ze względu na czerwoną kartkę w Czarnogórze, bo wciąż nie przyszło z UEFA decyzja, na ile meczu został odsunięty. I teraz no, Peszko jest naturalnym wyborem. I tak jak rozmawialiśmy miesiąc temu na ten temat, wtedy wydawało mi się, że jeszcze jest za wcześnie, bo nikt nie był u Peszki, nie wie w jakiej jest formie. Teraz wiadomo, co robi, że gra, że trener na niego postawił i ma pewne miejsce, że gra dobrze. Poleciał po to Marek Wleciałowski prawdopodobnie nie tylko zobaczyć go na boisku, ale również z nim porozmawiać. Waldemar Fornalik był we wtorek w Dortmundzie na meczu Borussii z Ajaxem, rozmawiał z całą trójką, opowiadał o tej rozmowie, że szybko, mimo euforii po meczu z Ajaxem i Lidze Mistrzów i Ligi Mistrzów zszedł temat na reprezentację, rozmawiali o tym, co było, co będzie i być może powiedział, że jedzie Marek Wleciałowski do Anglii i Robert się na ten temat wypowiedział. Ja nie widzę w tym nic złego. Jeśli trenerzy uznają, że forma sportowa Peszki, bo nie wiadomo, czy on od razu przyjedzie i będzie grał, ale że zasługuje na powołanie do reprezentacji Polski, to powinien być powołany, bo to, co mi się podoba w pierwszych powołaniach nowego selekcjonera, to, że nie patrzy, kto ile ma lat, gdzie grał, kiedy grał, u kogo grał, tylko po prostu powołuje najlepszych. Jak chciał Marka Saganowskiego, 34-letniego, powołać po 3-letniej przerwie, no to go powołał. Nie boi się brać młodych, nie boli się dowołać Artura Sobiecha po meczu młodzieżówki, także on wszystko widzi, kontroluje. I jestem przekonany, że jeśli Peszko utrzyma miejsce w składzie Wolverhampton, a prawdopodobnie utrzyma i będzie zasługiwał na powołanie, to je otrzyma. A w wypowiedziach Lewandowskiego nie ma co się czepiać i wywoływać sztucznie problemu, bo tego po prostu problemu nie ma.